Śniło mi się, przedwczoraj chyba, że gramy w finale w Kaliszu Puchar Polski z Kielcami. Sny są przewrotne, powinno być odwrotnie, ale dzisiaj zrobiliśmy coś fantastycznego. Pomimo tego, że to nie był nasz jakiś najlepszy mecz, ale determinacja, wola walki w drugiej połowie. No i myślę, że dwóch mega, mega bohaterów, Martin Galia w bramce i Łukasz Gogola, chyba cztery bramki pod rząd ostatnie, jedne z ostatnich przy osłabieniu podwójnym, czapka z głowy, coś wspaniałego. No i co, cieszymy się i gramy dalej. Jak widać, dobrze nam robi, że gramy co dwa dni, siły są, Płock padł raczej w pewnym momencie niż my. Wiesz, co powiedział Rafał Gliński dosłownie minutę po rozpoczęciu meczu? Pewnie, że wygramy. Czuję sensację, chłopaki dzisiaj to uniosą. No i tak było, no i cieszymy się. Ja jestem bardzo zadowolony, bo jak gram w Zabrzu, to raz dodało, zawsze walczyliśmy z Płockiem. Czasami było jednym, czasami dwoma. Raz remis, gdzie nas oszukali na końcu. A teraz piszemy nową historię. Dzisiaj wygraliśmy. No i myślę, że z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość. W tym sezonie z Płockiem będziecie się spotykać jeszcze raz w połowie kwietnia. To chyba oni powinni zacząć się bać. Powiem szczerze, dzisiaj się cieszymy z tego, co jest. Dzisiaj się cieszymy, jutro myślimy o następnym przeciwniku, jakim jest Piotrków. Na tym się skupiamy. Dziękuję kibicom, dziękuję wszystkim drużynie, trenerowi. Fantastyczna sprawa i oczywiście zarządom. Zaskoczony? Zaskoczony, bardzo zaskoczony. Choć w głębi serca każdy z nas wierzył w to zwycięstwo i tak jak widać, każdy dał z siebie 100%, 110%. No i mamy wynik taki, jaki mamy i możemy się cieszyć. To był znowu mecz, który tak naprawdę można było wyciąć 45 minut, bo o wyniku zadecydowało ostatnie 15. Nie brakowało wam sił, żeby uciągnąć ten wynik i jednak no, aż taką przewagę wywalczyć? Na pewno mamy mniejszą ilość osób do dyspozycji w tym momencie niż Orlen Wisła Płock. Wiadomo, mają szerszą ławkę, było nam ciężko, ale myślę, że w 45 minucie nikt nie myślał o zmęczeniu, tylko każdy chciał wygrać ten mecz i oddaliśmy serce, pokazaliśmy wolę walki, zmęczenie zeszło na drugi plan. Właśnie to serce przyniosło ten wynik? Tak, dokładnie. Serce przyniosło ten wynik. Każdy oddał kawałek serducha w tym meczu i mamy taki wynik, a nie inny. A z Płockiem będziecie się spotykać jeszcze raz, ale do tego jeszcze parę meczów. Jak teraz przed Piotrkowem? No, chyba murowani faworyci. Wiadomo, musimy odpocząć po tym meczu, zregenerować się. Jutro mamy dzień wolnego, odpoczniemy i w piątek spotykamy się na treningu i będziemy przygotowywać się pod Piotrków.